Coraz więcej Ukraińców dociera do Tczewa. Są to głównie matki z dziećmi. Uchodźcy są lokowani m.in. w tczewskich hotelach, gdzie zapewniane jest im m.in. wyżywienie. Jeśli zajdzie potrzeba, miasto zapewnia, że zorganizuje punkty zbiorowego zakwaterowania. Z każdą z rodzin kontaktować się ma pracownik socjalny, aby bezpośrednio poznać sytuację i pomóc w bieżących problemach. Od 4 marca działa też miejski punkt zbiórek na rzecz Ukraińców. Od piątku zbieramy dary różnego rodzaju dla uchodźców z Ukrainy. Ten punkt zbiórki znajduje się w zakładzie usług komunalnych. Można tam znosić wszelkiego rodzaju czy środki czystości, środki higieny osobistej, ubrania, z tym, że ubrania nowe. Teraz też apelujemy o przynoszenie kocy, pościeli, jakiś kołder, ponieważ no, będą niedługo już nam potrzebne łóżka, bo prawdopodobnie trzeba będzie organizować punkty takiego zbiorowego zakwaterowania. Łóżek mamy zapas, zarządzanie kryzysowe ma taki zapas łóżek i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast chodzi jeszcze o to wyposażenie, jakieś poduszki, kołdry, pościele. Też szukamy już powoli mieszkań dla osób, które przybywają do nas, ponieważ te miejsca, które zagwarantowały nam hotele, już się powoli wyczerpują. Wiemy też, że wiele osób jest zakwaterowanych w prywatnych mieszkaniach, ale no, też jeżeli ktoś dysponuje jakimiś mieszkaniami wolnymi, które może udostępnić dla uchodźców, to też prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do tczewskich szkół podstawowych zgłaszane są kolejne ukraińskie dzieci. Na razie jest to grupa kilkudziesięciu uczniów, a część z nich przybyła do Tczewa jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych. Tczewskie szkoły podstawowe są w stanie przyjąć nawet około 600 dzieci. Też chcielibyśmy się zająć jak najlepiej dziećmi, które przybywają z Ukrainy, no, bo są to głównie matki z dziećmi, które tutaj do nas docierają. Te dzieci powoli trafiają już do naszych szkół. Miejsca w szkołach oczywiście dla nich są, ale poza tym również nasze jednostki, Miejska Biblioteka Publiczna, Fabryka Sztuk, Centrum Kultury i Sztuki przygotowuje różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, animacje dla tych dzieci. Takie zajęcia już się rozpoczęły, już w minioną sobotę pierwsze odbyły się w bibliotece na Czyżykowie. Również nasze świetlice środowiskowe mogą przyjąć ponad 70 dzieci i zapewnić im różnego rodzaju atrakcje i rozrywki. Dla Ukraińców ma być też wydawana pomoc żywnościowa przez Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej.